Porównajmy dwie afery: Amber Gold i skoki. Wierzytelności wobec Amber Gold zgłoszone przez klientów wynoszą 600 milionów złotych. Rachunek za skoki przekroczył już 5 miliardów złotych, a tylko w tym roku powiększy się o kolejne 180 milionów złotych. Przypomnę, że nie byłoby obu afer, gdyby w 2006 roku PiS zagłosował za poprawką zgłoszoną przez Platformę, która uniemożliwiała powstawanie parabanków. Ale jak widać, do czegoś PiSowi te skoki były potrzebne. Tylko ze skoku Wołomin wyparowały 3 miliardy złotych, z czego 800 milionów to udokumentowane przestępstwa. Kto wziął resztę? Czy może te następne 2 miliardy nie trafiły czasem do kieszeni różnych beneficjentów politycznych? A może jesteście ciekawi, kto pomagał Grzegorzowi Biereckiemu, twórcy skoków, w jego kampanii wyborczej? Otóż Zbigniew Ziobro i Jacek Kurski. Część sędziów obecnego Trybunału Konstytucyjnego, w tym Lech Morawski i Henryk Cioch, to osoby powiązane z systemem SKOK. Podsumujmy więc. Właściciel Amber Gold obecnie siedzi w więzieniu. Twórca SKOK-ów Grzegorz Bierecki zasiada w Senacie, a proceder wyprowadzania pieniędzy ze SKOK-ów trwa w najlepsze. Do zbadania afery Amber Gold powołano specjalną komisję śledczą. Natomiast śledztwo w sprawie defraudacji pieniędzy ze skoków zostało zawieszone. Wszczęto inne śledztwo przeciwko dziennikarzowi, który jako pierwszy w 2013 roku opisał ten cały przestępczy proceder. Obudźcie się. Afera skoków to nie żadne ośmiorniczki. To wielka pisowska ośmiornica, która oplotła swoimi mackami najważniejsze osoby i instytucje w państwie. A wiecie, gdzie skoki ostatnio świętowały swe 25-lecie? Na Jasnej Górze. A kto wysłał im list gratulacyjny? Prezydent Andrzej Duda. Ciekawe, o co się jeszcze modlili?